Na terenie ziemi kamiennogórskiej od 2006 roku powstało już ponad 120 km szlaków konnych. Turystyka konna staje się coraz bardziej modna. Szlaki w regionie uczęszczane są przez jeźdźców z okolicy, ale też przez turystów przyjeżdżających na organizowane tutaj rajdy konne. Na tym terenie znajdują się również liczne miejsca i gospodarstwa agroturystyczne przystosowane do tego typu turystyki. Szlaki poprowadzone zostały tak, by były przyjazne dla koni i bezpieczne dla jeźdźców. Są również bardzo urozmaicone pod względem krajobrazowym. Wiodą przez doliny, lasy i pasma górskie otaczające ziemię kamiennogórską. Szlaków konnych jest ponad 120 km. Kilkoma pętlami obejmują znaczną część regionu. Każdy z odcinków ma na swojej trasie miejsca postojowe oraz coś ciekawego do zobaczenia. Nie tylko walory przyrodnicze, ale zabytki architektury, których tutaj nie brakuje. Wystarczy więc przejechać szlakiem do Krzeszowa i zostawiając konie przy znajdującym się za restauracją rustykalne koniowiązem, zwiedzić opactwo pocysterskie. W Chełmsku Śląskim, perle śląskiego baroku, można zobaczyć zespół domów tkaczy, nie zsiadając z koni. A obejrzenie domków jest obowiązkowe. To jedyny taki zespół zabudowy drewnianej w Polsce. Konie zostawia się przy koniowiązie, który znajduje się na tyłach jednego z nich i wtedy koniecznie trzeba wejść do galerii i zbytkackiej czy kawiarni u apostoła. Mieszkańcy przywykli już do jeźdźców na rynku, a z Chełmska Śląskiego, kierując się oznaczeniami szlaków lokalnych, czyli zieloną kropką na białym kwadracie, można wybrać kilka ciekawych dróg do Okrzeszyna, w Góry Klucze czy na Głazy Krasnoludków. Inicjatorką wytyczenia w regionie szlaków konnych była Ewa Dębska. To ona wymyśliła, którędy je poprowadzić, wyrysowała najpierw na mapie, potem je przeszła i przejechała. W pracę zaangażowane były również inne osoby uprawiające turystykę konną. Bez nich byłoby znacznie trudniej. Dziś wszystkie szlaki naniesione zostały na mapy turystyczne. Przez okolice oprócz lokalnych szlaków wiedzie również główny szlak sudecki, a to około 30 dodatkowych kilometrów. I pewnie jest wiele innych pięknych regionów, nawet na pewno. Ale tu na ziemi kamiennogórskiej można połączyć przyjemność uprawiania turystyki jeździeckiej ze zwiedzaniem zabytków. Tu też są fantastyczne galoponośne łąki, leśne dukty, jary i polany, ostre podjazdy, a zjazdy tak strome jak stoki narciarskie. Tu jeździ się konno doskonale, bo też świetnie do konnych wypraw są przygotowane szlaki. To 120 km rozmaiconych końskich dróg, a będzie ich znacznie więcej.